O Oświęcimiu, wydanie poszerzone. dobry. Szanowni Państwo, wczoraj zakończyły się rocznicowe obchody uroczystości wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu śmierci w Oświęcimiu Brzezińce. Według różnych danych, na obchody przybyło do Polski 28 delegacji zagranicznych. Wbrew wszelkiej nowomodzie, określników polskiego nazewnictwa, ja będę używał polskiego słownictwa. Nazwa: Auschwitz-Birkenau jest nazwą niemiecką. Odpowiednikami. Są polskie nazwy Oświęcim Brzezinka. Nie rozumiem, dlaczego więc piszące po polsku media i nawet zwykli ludzie wolą używać nazw niemieckich. Przypomnę, że obóz w Oświęcim Brzezince założyli Niemcy w 1940 roku i stał się on największym miejscem zagłady w historii ludzkości. Pierwszy masowy transport Polaków do święcimy miał miejsce 14 czerwca 1940 roku. W tej kaźni ludzkości zamordowano najwięcej Polaków. Żydzi masowo pojawili się w niemieckim obozie śmierci dopiero w 1943 roku. Ta informacja będzie szczególnie przydatna dla tych, którzy usiłują pisać historię na nowo. 27 stycznia 1945 roku obóz wyzwoliła Armia Czerwona, w skład której wchodziły wielonarodowościowe formacje żołnierzy. Wszyscy walczyli jako żołnierze Armii Czerwonej. Zapraszam Was, szanowni słuchacze, do uważnego śledzenia przekazywanych informacji o uroczystościach, które odbyły się w Oświęcimiu. Mimo, że pan prezydent Komorowski powiedział. Że należy unikać upolitycznienia 70. rocznicy obchodów wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, by uszanować więźniów obozu? Inaczej się stało. Panie prezydencie, to wszystko jest prawdą, co pan powiedział, ale zostało to powiedziane już po wielkiej wpadce pana Schetyny. Przypomnę, że pan Schetyna, cytuję, Obóz zagłady w Oświęcimy Brzezińce wyzwolił Pierwszy Front Ukraiński i Ukraińcy. Szanowni Państwo, warto przypomnieć, o czym być może wielu nie wie, że pan Schetyna, minister polskiej dyplomacji, czyli minister spraw zagranicznych, jest z wykształcenia historykiem. Jego ignorancja jest tym bardziej bolesna. Nie trzeba być nawet absolwentem tego kierunku studiów, żeby wiedzieć, iż wtedy nie było żadnych związków pomiędzy nazwami sowieckich frontów w II wojnie światowej, a narodowościami wchodzącymi w ich skład. Dodać też należy, że w 1945 roku nie było suwerennego państwa ukraińskiego, nie było niezależnej armii ukraińskiej. Wtedy w skład Armii Czerwonej wchodziły jednostki polskie, rosyjskie, Ukraińcy, Czeczeni, Gruzini, Tatarzy i dużo, dużo więcej. Pan Schetyna palną niewytłumaczalną głupotę, a jeszcze gorzej, bo w wypowiedziach dla prasy upiera się w dalszym ciągu przy swojej niedorzeczności i brnie w tym uporze w świat własnej ułomnej wiedzy historycznej pan Schetyna zrobił więcej szkody niż pożytku. Nikt chyba bardziej w przeszłości tak negaty negatywnie nie upolitycznił obchodów rocznicowych w Oświęcimiu, a przecież były na okoliczność pięćdziesięciolecia. Pan Schetyna zupełnie zapomniał, że pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych, a zarazem szefa dyplomacji, ujawnił swoje wielkie braki, nie tylko historyczne, ale i dyplomatyczne. Nie był on niestety jedynym, który taki, takie derdymały strzelał. Szanowni Państwo, w prasie światowej pojawiło się bardzo dużo różnych ocen, komentarzy na temat rocznicowych obchodów w Oświęcimiu. A ja zaprezentuję wam informacje z prasy niemieckiej, ponieważ wszyscy wiedzą, jaką negatywną rolę w II wojnie światowej i funkcjonowaniu obozu śmierci w oświęcimiu Brzzynice i wszystkich obozach śmierci w II wojnie światowej odegrali Niemcy. Kilka niemieckich organizacji pozarządowych protestowało przeciwko odmowie zaproszenia prezydenta Rosji Władimira Putina na okoliczność uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego niemieckiego obozu śmierci w Oświęcimiu przez wojska radzieckie. To Niemcy wiedzą o tym, a szef polskiej dyplomacji o tym nie wie. Ciekawe, prawda? Oświadczenia te organizacje publikowały w niektórych gazetach członek parli, partii parlamentarnej w Niemczech złożył oświadczenie, w którym zdecydowanie skrytykował fakt, że rysu, rosyjski przywódca nie był zaproszony na rocznicę wyzwolenia święcimia. Cytuję jego słowa. Ochrona historii wymaga Pamięci o 26 milionach obywateli Związku Radzieckiego, którzy zginęli w walce z faszyzmem, i oficjalnie należało zaprosić prezydenta Rosji na obchody w Oświęcimiu, znajdujących się na terytoriach Rzeczpospolitej Polskiej. Oświadczenie zostało podpisane przez wielu czołowych polityków w Bundestagu. Autorzy listu uważają, cytuję ponownie, że władze polskie postanowiły rozpocząć przepisywanie historii i potwornym powrotem do nienawiści do Rosji, które replikują zachodnie me media. Koniec cytatu. Jeden z sygnatariuszy Efrim Curow szef izraelskiego oddziału Centrum Szymona Wizentala, jest to Centrum Praw Człowieka i Zwalczania Antysemityzmu i Holokaustu, w oświadczeniu, który opublikował w artykule w dniu 14 stycznia bieżącego roku powiedział, cytuję te jego słowa, że to wojska radzieckie wyzwoliły oświęcim i odegrały ważną rolę w zwycięstwie nad hitlerowskimi Niemcami, jedynym, który najbardziej zasługuje na udział w ceremonii rocznicy jest prezydent Rosji. Koniec cytatu. W innym liście do Międzynarodowej Federacji Bojowników napisano, że cytuję zakłócenia historii w imię krótkoterminowych kalkulacji politycznych jest, są brakiem szacunku dla wszystkich żołnierzy antyhitlerowskiej koalicji, a przede wszystkim tych, którzy wyzwalali oświęcim żołnierzy radzieckich. Organizacja jest bardzo oburzona, że nie zaproszono przywódcy Rosji. Wskazuje, że Polacy zaprosili wszystkich czołowych niemieckich polityków, przywódców. Koniec cytatu. A więc, czym są te obchody bez Rosjan? Niby co mają pokazać w oświęcimiu Zachodni Alianci? To też koniec cytatu. Szanowni Państwo. Czy to nie zakrawa na kpinę, że Niemcy zwracają uwagę na to, o czym w Polsce powinni wiedzieć jako piersi? Zaproszono Niemców, nie zaproszono przywódcy Rosji. To wymagało dyplomatycznego i politycznego spojrzenia, a tego w Polsce jest brak. To są niepoważne zagrywki. Zacytałem, zacytowałem Wam, szanowni słuchacze, opinie z niemieckiej prasy. Można powiedzieć, że obchody rocznicowe wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu śmierci w Oświęcimiu Brzezińce mamy za sobą a popisy absolutnej bezmyślności trwają dalej zapewne nie o wszystkich popisach polityków z Polski wiemy ale wiemy wystarczająco dużo jak okropnie upolityczniono tą tragiczną już 70 rocznicę niemieckiego nazistowskiego obozu śmierci w Oświęcimiu Brzezińce a jakie są ostatnie reperkusje? Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że odtajni dokumenty w sprawie wyzwolenia Oświęcimia Brzezinki i po raz pierwszy poda do wiadomości publicznej dokumenty z Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony, a dotyczące wyzwolenia przez wojska Armii Czerwonej. W angielsko- i niemieckojęzycznych przekazach medialnych wyjaśniono, że przygotowano – jak to określono – 15 unikatowych pod względem treści dokumentów, z których część wcześniej była utajniona, ale dostępna dla wąskiego grona historyków. Na ten temat znajduje się wiele opracowań oksfordzkich. Przekonamy się teraz, z ilu ujawnionych wcześniej dokumentów z niemieckiego nazistowskiego obozu śmierci w Oświęcimie, oksfordzkie i inne zachodnie publikacje naprawdę skorzystały. Z informacji dowiadujemy się, że zostanie ujawniona także lista konfidentów i współpracowników, tak zwanych, tak zwanych więźniów z nazistami obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu Brzezińce. Wiemy przecież, że niemała liczba tak zwanych więźniów została zwolniona z obozu w Oświęcimiu. Dzisiaj są wielkimi postaciami życia politycznego i naukowego. Pytanie do Was, Szanowni Państwo: czy słyszeliście o przypadkach, że naziści zwalniali z obozu śmierci ze względu na stan zdrowia? To pytanie do Was, tak, to do Was. Z tego co ja wiem, to dla milionów, śmierć była jedyną drogą wyjścia ze święcimia i innych obozów śmierci. Wynika z tego, że decyzja Moskwy ma ścisły związek ze skandalicznymi wypowiedziami ułomnych historycznie polityków i nie tylko w Polsce. Powiedziano również, że poza znanymi wszystkimi konfidentami zostanie ujawniona lista, z jakich państw pochodzili i których było najwięcej. Należy poczekać na dowody i nie mówić o domysłach. Z pewnością, z pewnością będzie się działo. To też cytat, państwo to znacie. To pierwsza z reperkusji rocznicowych. Szanowni państwo, jest jeszcze coś, czego nie publikują piszące po polsku media głównego nurtu w Polsce. Proszę uważnie słuchać. Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, pan Andrzej Kunert, zaznacza, że to nie polskie władze wysyłały zaproszenia na te obchody. To była decyzja Światowego Kongresu Żydów i nie byłoby właściwie, kontynuuje dalej pan Kunert, gdyby władze polskie miały jakiekolwiek uwagi. Wnioskować z tego należy, że Polacy nie mają nic do powiedzenia, kogo zapraszają do własnego kraju. Kontynuując dalej, pan Andrzej Kunert powiedział, że, cytuję, widocznie były jakieś ważne powody, dla których nie zaproszono prezydenta Rosji Putina. To jest bardzo niedobra decyzja, na pewno nie jest podjęta, jak sądzę, bez wiedzy władz w Polsce, na pewno była jakaś presja na dyrekcję muzeum w Oświęcimiu. To jest bardzo zły krok przede wszystkim dla Polski. Jeżeli o liście uczestników decydował Światowy Kongres Żydów, to tym gorzej dla Polski, bo to znaczy, że obóz, który obecnie jest muzeum, znajduje się na terenie Polski, jakby wyjęty spod gestii władz polskich. To jest jeszcze gorzej, bo to świadczy o tym, że nie jesteśmy władni wpłynąć na decyzję dyrekcji. I nawet gdyby Warszawa chciała to uczynić, to mamy do czynienia z próbą zasłonięcia się innymi okolicznościami, a są to okoliczności zagraniczne a te dla nas Polaków nie są władzą. Jest to więc okres bardzo zły dla Polski, bo Rosji nie należy izolować i nie można izolować Putina. To jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie w tę rocznicę nie wolno było tak postąpić, bowiem wszystkim wiadomo, że obóz wyzwoliła Armia Czerwona. To bardzo zła decyzja władz z Polski. Jak sądzicie, szanowni państwo, co czuła delegacja niemiecka, przechodząc przez bramę Oświęcimia do obozu, nad którą widnieje napis w języku niemieckim, nienazistowskim, niemieckim Arbeit macht frei. Czyli w tłumaczeniu, praca czyni ludzi wolnym. Nie jest to napis po polsku. Ja myślę, że była to doskonała okazja, a nie wykorzystana przez przywódców polskich, aby przypomnieć szczególnie tym zagramanicznym, którzy nie chcą wiedzieć, że obozy koncentracyjne na terenie Polski to nie polskie obozy, te niemieckie nazistowskie obozy śmierci. Niestety brakowało odwagi, brakło wyobraźni. Brakło także taktu, brakło poczucia polskości, brakło szacunku dla tych, którzy oddali życie, abyśmy dzisiaj mogli z sobą o tym rozmawiać. Zapomniano też o wielkim Polaku, a jego rodziny nie zaproszono na uroczystości rocznicowe w Oświęcimiu. Mam na myśli pamięć o Rotmistrzu Witoldzie. Pileckim. Przypomnę, że Witold Pilecki w okupowanej w Warszawie współtworzył Tajną Armię Polską. Jako żołnierz tej armii powziął plan zdobycia materiałów wywiadowczych stworzonych przez hitlerowców obozów koncentracyjnych. Bezpośrednim powodem była rosnąca liczba aresztowań wśród żołnierzy oraz informacje o zbrodniczych działaniach Niemców. By dostać się do tego obozu, Pilecki 19 września 1940 roku dał się aresztować podczas wielkiej obławy na warszawskim Żoliborzu. Podając się za Tomasza Serafińskiego, ukrywającego się żołnierza polskiego, został wywieziony do niemieckiego obozu w Oświęcimiu. Pilecki zbierał i przekazywał materiały wywiadowcze. Uciekł szczęśliwie z obozu pod koniec kwietnia 1943 roku. Witolda Pileckiego aresztowano 8 maja 1947 roku w śledztwie. Był okrutnie torturowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Osobiście to nadzorował wicedyrektor Departamentu 10 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Józef Światło. Pierwotne nazwisko pana Światło to Icak Fleischfarb, a wcześniej w Krakowie represjonował ostatniego dowódcę Armii Krajowej generała Leopolda Okulickiego. I jest jeszcze jedna okropność, proszę Państwa, to już po zdarzeniach wczorajszych, po uroczystościach, tak wolę bym nazwać, jak to jest możliwe, że jeśli nie pomyślano o Polaku rotmistrzu Pileckim, gdy w tym czasie pomyślano o zaproszeniu według list niemieckich wnuczka Rudolfa Hesa? Owszem, jest skandalem, ale jest też mechanizm, który mógł do tego doprowadzić. Uroczystości w Oświęcimiu były wczoraj i to należy na 200% potwierdzić. Przypomnę tylko, że Rudolf Walter Hess był jednym z najbliższych współpracowników Adolfa Hitlera i na zakończenie swojej kariery politycznej w maju 1941 roku zastępcą Hitlera i formalnie trzecią po Geringu w hitlerowskich Niemczech. Hejs od 1947 roku 1947 roku odbywał karę więzienia w Spandau w Berlinie. Tylko Rosja sowiecka sprzeciwiała się możliwości wypuszczenia Hesa na wolność. Myście, myście, szanowni państwo, bo wyraźnie ktoś chce nas na nowo rozpalić w nas. Nienawiść. Bądźmy dla siebie ludźmi, Proszę, tylko o tyle, a może aż o tyle. Dzisiaj niewielu o tym wie, bo dziś w świecie niedouczonych łatwiej, a świadkowie odchodzą nieuków przepuszczanych przez system edukacji przybywa niestety. Przypominam telefon do nas 773 775 Cztery cztery zero zero, siedem siedem, trzy, siedem siedem pięć, cztery cztery zero zero. Dziękuję.